więc mam nadzieję, że jesteście gotowi już do wygrywania pieniędzy. Uwaga, no i proszę bardzo, pojawiła się tablica z literkami, tylko w nowej formie. Uwaga, o co chodzi? Należy znaleźć nazwę zwierzęcia, którą można przeczytać dokładnie dwa razy. Czyli kto zauważył nazwę zwierzęcia, którą można przeczytać dwa razy, dokładnie dwa razy, wygrywa 200 zł. Przypominam jeszcze dla formalności, że czytamy od lewej do prawej lub z góry na dół. Czyli tak, jak się normalnie czyta. No dobrze, to ja przypominam zasady, a wy się, mam nadzieję, już przyglądacie zagadce. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi tutaj na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Gazety Telewizji Polsat. Kto gotowy, żeby zabrać 200 zł? Zwierzę, którego nazwę można odczytać dokładnie dwa razy. Czytamy z lewej do prawej lub z góry na dół. Lub kombinacja. Ale litery muszą być koło siebie. No to jest chyba oczywiste. No to kto już ma pomysł? Kto już wie? 200 zł do wygrania na dobry początek. Dwa sposoby, żeby trafić tutaj do mnie do studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, natomiast ze stacjonarnych 0704 304 304. Na razie jeszcze nie jest bardzo trudno. Chodzi po prostu o zwierzę, którego nazwę można przeczytać dokładnie dwa razy. Kto się przyjrzał uważnie naszej zagadce? Mam nadzieję, że odpowiedź ma już przygotowaną i w tym momencie wybieraj jeden z dwóch numerów telefonów, bo ja już jestem gotowa, żeby oddać komuś pierwsze pieniądze. Kto tak naprawdę rozpocznie ten program? Śmiało. Dwie stówki czekają. Ja bym chciała, żeby już ktoś cieszył się z wygrania tych pieniędzy. Kto ma pomysł? No śmiało, nie czekamy. Litery czarne na żółtym tle, wszystko doskonale widać. Więc kto się przyjrzał, powinien pomysł mieć. No i na taką osobę czekam. Gwiazdka 7304 albo 0704 304 304. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Kot. Jeszcze raz? Kot. Kot? Niedobrze. Niedobrze, nie, nie, nie. Coś tu się nie zgadza, bo chodzi o nazwę zwierzęcia, którą można przeczytać dokładnie dwa razy. Dwa razy, więc nazwę kot można przeczytać no albo mniej, albo więcej razy. Kto następny? Kto się przyjrzał uważnie zagadce? Była jedna odpowiedź, ale zła. To nie jest kot. Kto ma dla mnie prawidłową odpowiedź? Widocznie nazwy kot nie można przeczytać dokładnie dwa razy. A jaką można? Kto mi odpowie? Dwie stówki do wygrania. Przyjrzeliście się uważnie tablicy? Inną propozycję, nie chodzi o kot. 200 zł wciąż do wygrania. No, widzicie wyraźnie wszystkie literki. Przyjrzeliście się uważnie? No to kto wie.
I halo, halo? Dzień dobry. Halo, halo? Halo, halo, śmiało, proszę się odezwać. Halo, halo? 3, 2, 1. No trudno. W takim razie czekam na kogoś odważnego. Kto następny? Halo, halo? Dzień dobry. Oj, no nie, szkoda, szkoda. W takim momencie ja mam 200 zł do oddania. Ktoś trafił tutaj do mnie do studia i się rozłączył. Szkoda, naprawdę szkoda. No dobrze. A kto ma przygotowaną odpowiedź i chce mi ją tutaj podać na antenie? No, śmiało, 200 zł do zabrania. Dokładnie 2 razy. Ja się przyglądam razem z wami tutaj tej tablicy. Ostatnio usłyszałam odpowiedź kot. Ale reżyser mówi, że to nie jest dobra odpowiedź. To znaczy, że no, albo mniej, albo więcej razy można przeczytać tę nazwę. No właśnie, a jaką można przeczytać dokładnie 2 razy? Kto już jest w stanie mi udzielić odpowiedzi? No, mam nadzieję, że przyjrzeliście się uważnie tej tablicy. Mieliśmy szansę na zastanowienie. No to kto wie? Śmiało, nie czekamy, nie czekamy. Kto wie, słuchajcie, na pewno nie warto nas zwlekać. No, ja nic więcej nie mogę zrobić. Litery widzicie. Widzicie całą zagadkę. Wiecie, że odpowiedź to nie jest kot. Była taka odpowiedź, ale to nie jest dobra odpowiedź. Dokładnie 2 razy musi dać się przeczytać nazwa tego zwierzęcia. Kto zna odpowiedź? No, słuchajcie, ja bym naprawdę chciała rozdać te 200 zł jak najszybciej. No i przejść dalej. To kto wie? Przy tej zagadce na pewno liczy się spostrzegawczość, liczy się też refleks. Tak jak przy każdej zagadce w tym programie, warto być pierwszym. Warto trafić tutaj z odpowiedzią, zanim być może ktoś inny również będzie w stanie tę odpowiedź tutaj podać. Nie ma co czekać na konkurencję. Warto trafić tutaj do studia od razu, jak znamy odpowiedź. 200 zł do wygrania. Uwaga, kto ma pomysł, kto wie, wybiera jeden z 2 numerów telefonów, trafia tutaj do studia i zabiera pieniądze. Tylko czekam na odważną osobę, osoba, która nie boi się tutaj do mnie odezwać, bo miałam tutaj już telefon w sprawie tej zagadki. No właśnie, raz usłyszałam odpowiedź, która okazała się nieprawidłowa, a drugim razem ktoś, no nie wiem, zawstydził się, nie był pewien swojej odpowiedzi, odłożył słuchawkę. No dobrze, to kto odezwie się do mnie i poda mi odpowiedź? 200 zł do zabrania. I halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Osa. I to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Mam potwierdzenie z reżyserki. Jasne. Mógł być jeszcze kos, spójrzcie. Ale tak, osa również się zgadza. Bardzo dobrze, gratuluję pani. 200 zł oczywiście oddaję w pani ręce. A my możemy przejść do kolejnej zagadki. No, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, o co chodzi? Nadal szukamy zwierzęcia, ale tym razem takiego, którego nazwę można odczytać 3 razy, dokładnie 3 razy. No i ja poproszę o 300 zł, 300 do wygrania, jeżeli ktoś z was potrafi mi wskazać tutaj właśnie taką nazwę zwierzęcia, nazwę, którą odczytacie dokładnie 3 razy. 300 zł do zabrania. Wiemy, że nie jest to ani osa, ani kos, ponieważ te nazwy można odczytać 2 razy. A nam chodzi o nazwę zwierzęcia, którą można odczytać dokładnie 3 razy, czytając od lewej do prawej lub z góry na dół. 300 zł, więcej pieniędzy.
Ja wiem, że jest trochę trudniej, bo no już trzeba troszeczkę polatać, że tak powiem, wzrokiem po tej tablicy, no ale spróbujmy. Na pewno warto podjąć wyzwanie, kiedy do wygrania kolejne pieniądze. 300 zł. 300 zł oddam osobie, która jest w stanie mi tutaj wskazać nazwę takiego zwierzęcia. Nazwę, którą odczytacie dokładnie 3 razy. Nie mniej, nie więcej, tylko dokładnie 3 razy. No, być może ktoś z Was przyglądał się tej tablicy wcześniej, przy poprzedniej rundzie. No właśnie, i zamiast tej nazwy, która pojawia się dwukrotnie, znalazł właśnie taką, która występuje dokładnie 3 razy. No, to nie ma na co czekać, tylko chwytamy za słuchawkę telefonu, nie czekamy, aż inni również doszukają się odpowiedzi. Trafiamy tutaj do studia i wygrywamy pieniądze. 300 zł do zabrania. Czy już ktoś wie? Czy jest wśród Was ktoś, kto już właśnie taką nazwę odnalazł? Śmiało, zapraszam. 300 zł do wygrania. Kto się przyjrzał? Jest spostrzegawczy. Dokładnie 3 razy. Dokładnie 3 razy musi być ta nazwa. Przyglądamy się uważnie tym literkom. Próbujemy też spojrzeć na tę tablicę, tak rzucić na nią okiem, ale w całości. Czasem to też może przynieść jakiś dobry, pożądany skutek, no bo tak to jest, że kiedy patrzymy na cały obraz, może nam tam coś zaświtać, może nasz wzrok wyłapać gdzieś właśnie tę nazwę. Nazwę, która pojawia się tutaj dokładnie 3 razy. Nazwę zwierzęcia. Czy ktoś ma już jakiś pomysł? 300 wciąż do zabrania, no ale liczę na... Ktoś w miarę szybko się po nie zgłosi. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, czy 18 lat jest ukończone? Tak, jak najbardziej. Poproszę o odpowiedź. To będzie jeż. Jeż. Nie, nie, reżyser mówi nie. Aj, szkoda. Czyli, bo widzę, że jest tutaj, przynajmniej raz widzę, czyli można go odczytać albo mniej, albo więcej razy. Aj, szkoda, nie jesz. Kto poprawi? 300 zł do zabrania. Dobrze, niech będzie 500. Oddam 500 zł i uwaga, zwracam się do osoby, która przeczytała nazwę tego zwierzęcia dokładnie 3 razy. To nie jest jeż. W takim razie to musi być inne zwierzę, takie, które dokładnie 3 razy pojawia się tutaj na tej tablicy. Dokładnie 3 razy można je odczytać. Nie chodzi o jeża w takim razie. Już liczyłam na to, że oddam te pieniądze, ale niestety ten sygnał z reżyserki świadczy o tym, że coś tutaj się nam nie zgadzało. W takim razie czekam na tę odpowiedź, która będzie poprawna. Dokładnie 3 razy. Kto odnalazł tutaj właśnie taką nazwę zwierzęcia, która dokładnie 3 razy się pojawia. 500 do zabrania, więc jeżeli masz na myśli odpowiedź, jeżeli pomyślał się o innym zwierzęciu niż jeż. Halo, halo? Dzień dobry. Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry, jest pan na antenie, poproszę o odpowiedź. Halo, halo? Śmiało proszę się odezwać. Halo, halo? 3. 2, 1. No, miałam wrażenie, że pan nie był świadomy tego, że jest tutaj u mnie w studiu. Słuchajcie, pilnujcie tego, co się dzieje z waszymi telefonami. No i jak trafiacie tutaj do mnie do studia, to słuchajcie tego, co się dzieje. Jest 500 do wygrania. No, a nie udało nam się dogadać. Szkoda. Szkoda, no dobrze. A kto wie? Bo na taką osobę teraz tutaj w studio czekam. Jak widać, nie mam problemu z trafieniem tutaj do mnie do studia. Trafiacie tutaj do mnie nawet, kiedy nie chcecie udzielić odpowiedzi. No ale dobrze, kto chce i kto ma poprawną odpowiedź, zapraszam serdecznie tutaj do mnie do studia w tym momencie. Gwiazdka 7304, 0704, 304, 304. Uwaga! Dokładnie 3 razy musi się pojawić nazwa tego zwierzęcia. Do wygrania jest 500.
To kto wie? I halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. I jaka jest odpowiedź? Kot. Kot. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak jest. Udało się. Dokładnie, dokładnie. Widzicie, pojawiło się teraz. Mogła być jeszcze ryba. Też trzy razy. Tak, ale usłyszałam odpowiedź kot. Jak najbardziej poprawna odpowiedź. 500 dla pani. Brawo. No a my przejdźmy do kolejnego etapu. Trudnego. Trudnego etapu. Niewątpliwie. Dlaczego? Bo tym razem będziemy szukać nazwy zwierzęcia, która pojawia się dokładnie 4 razy. No właśnie. Dobrze, niech będzie 700 zł. Niewątpliwie tutaj poziom trudności wystrzelił w górę. No a my, no właśnie, adekwatnie proponujemy większe pieniądze. 700 zł do wygrania za wskazanie nazwy zwierzęcia, którą da się na tej tablicy odczytać 4 razy, dokładnie 4 razy. Może ktoś już wcześniej zauważył taką nazwę? Może ktoś sprawdzał, zauważył jakąś nazwę zwierzęcia, przeczytał i zauważył, o, jest jeszcze jedna i jeszcze jedna, no właśnie, a może, a i proszę, halo, halo? Dzień dobry, halo, halo? Halo, śmiało, proszę się odezwać. Czeka 700 zł, uwaga, 3, 2, 1... Jak ja nie lubię tego dźwięku, słuchajcie, umówmy się, że jak trafiamy tutaj do studia, to trafiamy z odpowiedzią. Ja z każdym kolejnym telefonem chcę rozdawać pieniądze, no ale to akurat leży w waszej gestii. Mam nadzieję, że trafi tutaj do mnie z kolejnym telefonem osoba z poprawną odpowiedzią. Zapraszam, 700 zł do wygrania i chciałabym usłyszeć tutaj nazwę zwierzęcia, która dokładnie 4 razy da się odczytać na tej tablicy, na tej żółtej tablicy z tymi czarnymi literkami. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry, witam pana. Jaka jest odpowiedź? Trzyma. Niedobrze mówi reżyser. No właśnie, ten dźwięk. Dokładnie 4 razy, czyli znowu coś jest nie tak. Albo ta nazwa pojawia się mniej bądź więcej razy. Nie, chodzi o coś innego. Kto ma na myśli tę właściwą nazwę, czyli tę, która pojawia się dokładnie 4 razy, 4. 700 zł do wygrania. Pytanie, kto poprawi? Kto miał inny pomysł, nie czeka, tylko od razu wybiera numer telefonu. Słuchajcie, o to tutaj chodzi, żebyście wygrywali pieniądze i żebyście je wygrywali w szybkim tempie. No ale to już zależy od was. Liczę na szybką odpowiedź. Która nazwa, jakie zwierzę tutaj pojawia się dokładnie 4 razy? Kto jest w stanie odpowiedzieć? 700 zł do zabrania. Dokładnie 4 razy musi się pojawić ta nazwa. Dokładnie 4 razy musicie ją odczytać. Jeżeli mi ją podacie, dostajecie 700 zł. No, słuchajcie, dobra oferta, więc dobrze by było jej nie przegapić. Jeżeli masz pomysł, to w tym samym momencie wybierz numer tutaj do studia. I halo, halo? Dzień dobry. Aż mi głos odebrało. Halo, halo? Halo? Czy ktoś się do mnie odezwie? Śmiało. Czekasz 700 zł. No naprawdę szkoda. Halo, halo? 3, 2, 1. Słuchajcie, nawet poczekałam troszeczkę dłużej. Nie odliczyłam od razu, ponieważ no, miałam nadzieję, że usłyszę tutaj odpowiedź. No trudno. 700 zł do wygrania. I halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Jerzy. Jesz, no właśnie, że jesz. Brawo, brawo, oczywiście, że tak. 700 zł dla pani. Dokładnie 4 razy, spójrzcie, podświetliła się ta nazwa na tablicy. Jasne. Gratuluję spostrzegawczości, gratuluję wygranej. No, my możemy przejść dalej. Uwaga, co tym razem? No, słuchajcie, jak to tradycyjnie bywa w programie. Jest coraz trudniej. Było 2, było 3, było 4. No to niech będzie 5. Kto z was potrafi tutaj odnaleźć nazwę zwierzęcia, która pojawi się dokładnie 5 razy? I niech będzie 1000 zł. Adekwatnie do
poziomu trudności wzrosła również stawka. Okrągły 1000 zł do wygrania za kolejne zwierzę, ale nie przypadkowe zwierzę. Takie zwierzę, którego nazwę da się na tej tablicy odczytać dokładnie 5 razy. Kto już wie, nie czeka, tylko trafia do studia. Ja przypominam tym osobom, które być może dopiero szukają tej nazwy. Nie 2, nie 3, nie 4. 5 razy, dokładnie 5 razy musi się ta nazwa pojawić tutaj na tablicy. Jest 1000 zł do wygrania. Więc zapraszam już kolejną osobę, kolejnego zwycięzcę. Kto tym razem okaże się najsprytniejszy, najszybszy, zabierze kolejne pieniądze. 1000 zł. Przyglądamy się uważnie, bo chodzi o nazwę zwierzęcia, która występuje dokładnie 5 razy. Kto już widzi taką nazwę? Jest 1000 zł do wygrania. No, często słyszę tutaj telefony, chociaż są pomyłki, dlatego też apeluję o czujność. Warto przyjrzeć się uważnie zagadce, no i sprawdzić swoją odpowiedź, zanim sięgnie się po telefon. I wiecie co? Ja dorzucę jeszcze 0,5 tysiąca. No jest rzeczywiście trudno. No, a skoro dobrze nam do tej pory idzie, dużo telefonów, są też pomyłki, dlatego taka mobilizacja. 1500 zł do wygrania, ale pamiętajcie, muszę usłyszeć tutaj nazwę zwierzęcia, którą da się odczytać dokładnie 5 razy. Jakie to będzie zwierzę? Być może ktoś z Was natknął się na takie zwierzę wcześniej. No, warto spróbować sprawdzić jeszcze raz, jakie tutaj zwierzęta na tablicy się pojawiają. No właśnie, i przeliczyć, bo chodzi o to, żeby tę nazwę dało się przeczytać dokładnie 5 razy. Do wygrania 1500 zł, a ja już czekam na kolejnego zwycięzcę. Przyglądam się też tutaj kątem oka tej tablicy, tej zagadce. No, jest sporo tych liter rzeczywiście. No, trzeba się przyjrzeć. Dobrze widoczne, ale dużo jest tych liter, więc to nie jest tak łatwo jak na początku programu, kiedy szukaliśmy zwierzęcia, które występuje dokładnie 2 razy, albo nawet 3. Teraz chodzi o znalezienie takiego zwierzęcia, które występuje dokładnie 5 razy. To już sporo, więc na pewno spore wyzwanie przed nami. Kto potrafi sobie poradzić, zabierze oczywiście dobre pieniądze, 1500 zł za nazwę tego zwierzaka. Złotych widzę, pojawiło się na ekranie. No a kto widzi zwierzę? Zwierzę, którego nazwa pojawia się 5 razy. Gramy o 2000 zł. Kto ma dobre oko? Od lewej do prawej lub z góry na dół. Tak jak się normalnie czyta. 5 razy. 5 razy musi występować to zwierzę. No nikt nie znalazł, przestraszyliście się, no
Rzeczywiście było trochę błędnych odpowiedzi, no ale jeśli widzisz nazwę zwierzęcia, która pojawia się 5 razy, to nie powinieneś czekać. Ja chcę mieć kolejnego zwycięzcę. Reżyserka, czy ja mogę poprosić o większe pieniądze, bo no, widzowie to się chyba boją. No 5 razy, no tak, no jest to duży ciężar gatunkowy. Zagadka poważnego kalibru już na tym etapie, tak. Czy ja mogę poprosić o większe pieniądze? $4000. Aha, ale pojawił się zegar. 1:40 na zegarze. Czyli tak, szukamy zwierzęcia, którego nazwa pojawia się 5 razy. Mamy do wygrania 4000 złotych, ale mamy niestety mało czasu. 1:40. O, zresztą myślę, że jeśli ktoś znalazł to zwierzę, to teraz powinien wybierać numer i za chwilę trafi do studia. Gotowi? No to czas. Start! Podliczanie rozpoczęte. 1:30. 4000 złotych do wygrania. Wielkie pieniądze, no ale warto się pośpieszyć. W tym momencie na pewno refleks to coś, co się przyda. Dwie drogi do studia, gwiazdka 7304 albo 0704-300-4304. Kto wie, kto ma pomysł, zapraszam. Została minuta i kilkanaście sekund już. Zobaczcie, jak to szybko biegnie. No ale tak to jest. Dobre oferty zawsze mijają bardzo szybko. 4000 zł. 5 razy. 5 razy musi się dać odczytać tutaj do zwierzę. Kto widzi takie zwierzę? No, bo za tę wiedzę płaca naprawdę duże pieniądze. Gotowi? Aj, zobaczcie, już mniej niż minuta. Dziesiąt parę sekund, a do wygrania 4000 złotych. To jest zagadka trudna na tym etapie. Kto potrafi sobie poradzić? Coraz mniej czasu. 30 sekund. 20 sekund. 4000 złotych. 20 sekund. No chyba nie chcecie zmarnować tej szansy. Jeżeli ktoś ma takie zwierzę, które występuje 5 razy, no to nie może czekać. Teraz to ja czekam na telefon tutaj w studio. Na ten magiczny dźwięk, dzięki któremu rozdam 4000 zł. Uwaga. Sekundy. I... Cztery tysiące. 5 razy. 5 razy musi występować ta nazwa. 4000 złotych. Teraz. Nie będzie więcej. No nikt nie widzi zwierzęcia, które pojawia się tutaj 5 razy. Nazwa jest krótka i zwierzę jest małe, no ale pieniądze są duże. No przyjrzyjcie się tej tablicy. Mówię do tych osób, które jeszcze nie znalazły tej nazwy, bo jeżeli ktoś znalazł, no to...
to nie powinien czekać. To ja taką osobę powinnam teraz usłyszeć w studio. $4000 dla jednej osoby. No i co? Nikt? Nikt nie widzi takiej nazwy? Pięć razy. Jest takie zwierzę, nawet jeżeli nie wierzycie, jest takie zwierzę, które da się tutaj przeczytać pięć razy. No to uwaga, ostatnia szansa. Dziesięć. Dziesięć chwil. Dziewięć. $4000. I zostało 8 chwil. To tu i teraz wypowie mi nazwę tego zwierzęcia. Nazwę, którą da się odczytać 5 razy. Siedem chwil. Sześć. Pięć, to już połowa odliczania. Jaka jest odpowiedź? Jakie to zwierzę? Aj, cztery chwile. Ja wiem, że w tej formie tej zagadki nie graliśmy. Zresztą było widać i słychać, bo było sporo dzisiaj błędnych odpowiedzi. Ma dobrą odpowiedź. Zwierzę, którego nazwę można odczytać 5 razy. Dla ułatwienia dodam, że nie ma zwierząt, których nazwę można przeczytać więcej niż 5 razy. Także jeśli widzicie coś, co występuje 5 razy, to jest właśnie to. Trzy chwile. Dwie chwile. Teraz się nie można poddać. Jeżeli masz taką nazwę, to teraz wybierz numer. Gwiazdka 7304.
0704-304-304. Dwie chwile, ostatnia szansa. Zwierzę, które pojawia się tutaj na tej tablicy 5 razy. Jedna chwila. Uwaga, teraz. No musi ktoś trafić do studia. 4000 zł dla jednej osoby. Ale ktoś się będzie cieszył. No, tylko musi być 5 razy. Nie 3, nie 4, ale 5. Nie ma takiego zwierzęcia, które występuje tutaj 6 albo 7 albo więcej razy. Jest tylko jedno zwierzę, które występuje 5 razy. Najczęściej się tutaj pojawia, choć chyba najtrudniej je znaleźć. Krótka nazwa. Zresztą o zwierzę samo w sobie też bardzo małe. I raczej nocne. No ale kto wie, ten wie. 4000 zł. To spróbuję. Codziennie oddaję pieniądze w tym programie. No ale nie zawsze oddaję 4000 zł. Za jedną zagadkę. Dzisiaj to robię. Kto skorzysta? Teraz, bo to jest ostatnia szansa. 5 razy. Być może tych osób, które mają takie zwierzę, jest bardzo niewiele, ale musi się ktoś znaleźć. Jeśli masz zwierzę, które występuje 5 razy, no to musisz spróbować jeszcze raz. No, chyba że chcesz się poddać, no ale wtedy nie wygrasz 4000 zł. Teraz. No, jedna osoba jest nam potrzebna. Ja wiem, że zagadka jest trudna, ja wiem, że w nowej formie. Ja wiem, że szukamy zwierzęcia, które występuje aż 5 razy, a to nie jest łatwe. Były pomyłki przy okazji zwierząt, które pojawiały się tutaj mniej, no 2, 3, 4 razy. A tym razem szukamy zwierzęcia, które występuje aż 5 razy. Może być trudno rzeczywiście, no ale są też bardzo dobre pieniądze. Za jedną zagadkę, 4000 zł. To się rzadko zdarza. Gwiazdka 7304, 0704-304-304. Nie możesz się teraz poddać. Byłoby naprawdę szkoda, to znaczy możesz się poddać, ale wtedy na pewno nie wygrasz. Ale jeżeli spróbujesz, może jeszcze jedna próba. Ktoś musi trafić do studia. No, to kto? Kto zabierze 4000 zł? No i przede wszystkim satysfakcja. Trudna runda, bardzo trudna runda. Zwierzę, które występuje 5 razy. Krótka nazwa, ale jest, jest, ona tutaj jest. 5 razy. Teraz, 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 teraz. Nie za chwilę, tylko teraz. Za chwilę będzie po wszystkim. Jeszcze czekam. Wiecie, że teraz ktoś musi trafić do studia.
powiedziałam, musi trafić do studia. Po prostu ktoś musi spróbować. No chyba, że nie ma nikogo, kto ma rozwiązanie. No ale nie. Takiej myśli nie dopuszczam. No kilka osób co najmniej musi być. A za 4000 zł to na pewno ktoś się postara. Nic nie mówię, bo czekam na telefon. Tylko szybciutko proszę o udzielenie odpowiedzi. No, ostatnia próba. Dobrze, uwaga, 3, 2. Teraz wybierajcie numer. Ktoś musi trafić do studia. Jeszcze nie mam zwycięzcy, ale za chwilę będę go miała. Uwaga, mam 2 chwile. I uwaga. No teraz wybierz numer. Nie zmarnuj szansy. I? Uwaga, 1. No, to 4000 zł. Dla osoby, która teraz wybiera numer. Uwaga, ktoś musi trafić do studia. Może ty. 4000 zł. To jest mnóstwo pieniędzy. Ogromna kwota. Nowa zagadka. Trudna zagadka. Dlatego jest warta 4000 zł. Teraz. Nie za chwilę, tylko teraz. Jeszcze możesz spróbować. Jeszcze nie usłyszałam tutaj telefonu. To możesz być ty. Uwaga. I teraz jedna osoba. I halo. Dzień dobry. Tak. Jaka jest odpowiedź? Ćma i pani wygrywa 4000 zł. Gratuluję pani serdecznie. Udało się jednak. Bardzo mnie to cieszy. Tym miłym akcentem żegnam się z państwem. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy program. Do zobaczenia, do widzenia. Pa, pa.